Och, moi kochani, no po prostu jest dramat, jest tragedia. Sekundkę tutaj jeszcze poczytałem, popatrzyłem. No, próbuję jakoś pozbierać się, ale ta temperatura minus 100 stopnie. Straciłem 300 osób przez temperaturę. Muszę odpalić tą segregację pacjentów. Tylko gdzie to było? Boże, poczekajcie. Staram się jak najwięcej ludzi stąd zabrać i żeby węgiel nosili. Ale naprawdę jest mega ciężko. Włączmy tu piecyk. Segregacja pacjentów. Muszę to zrobić, bo miałem zadanie. A czemu to się nie dało? No zastosowałem tą segregację pacjentów. Hello, ok. Rzeczy, które podnoszą nam ideę. Wszystko trzeba włączyć. Muszę nadzieję przywracać. W kościele. W kaplicach. Strażnica wiary. Gdzie tylko mogę? Gdzie mam te kościoły? Muszę włączać magiczne rzeczy, które nam dodają nadziei. Muszę tylko przetrwać burzę. To jest tylko i aż, słuchajcie. Gdzie tu były kościoły? Już nawet nie pamiętam, a dzieje się naprawdę koszmarnie. Tu chyba był kościół. Warsztat, nie. Tu jest kościół. Aha, wszystko jest włączone, kumam. Jezu, jeszcze zimniej. 110 stopni, to się nie mieści w głowie. Pokażcie mapę temperatury. Nawet te ocieplone lepsze domy są po prostu zamarznięte. Na szczęście jeszcze mogę włączyć kilka tych. Jeszcze mogę włączyć kilka. Co tu jest? Kuchnia. Albo niech się robi. Co tu jest? Stos węglowy. Boże, 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 Bożenko. Tutaj daj jednego. Dajmy go do węgla. Muszę ludzi do takich, wiecie, normalnych robót wyrzucać. Do węgla. Już patrzcie, nie ma komu nawet polować, nie? Tak naprawdę. Nadzieja, no jako taka, no bo masa ludzi umarła, tak? Ale to tylko 24 godziny na dobę, to będzie się, myślę, polepszało. Temperatura 110. Kiedy ta burza się skończy? Czemu to się nie pokazuje? Kiedy? Mogę spać przeciążyć, ale to już bunda na przeciążę, to nic nie da. Jak dam poziom pary, to nie mogę zwiększyć poziomu pary. To by pomogło, jak poziom pary zwiększyć. W tej chwili nawet te domy z lepszym izolacją, to są tutaj. Namiot, lecznica. Patrzcie, nawet w baraku jest lodowato. On ma dwa poziomy techniczne lepiej. To jest dramat i tragedia, słuchajcie. Nie wiem, ja nie wiem, co zrobić z ludźmi. Węgiel. Troszkę mi wchodzi, ale... Jakbym wiedział, gdzie ci ludzie moi mieszkają, to bym bardzo pomogło, w których domach. No nie mogę przeciążyć tego, jeszcze nie mogę. Ale dziwne, że przy 100 stopniach tak wolno się chłodzić. To powinno być jakieś inaczej zrobione. Nie powinno tak wolno się chłodzić, jak masz minus 100 stopni temperaturę. Kiedy się kończy ta zima? Burza.
nie mam. Surowce. To nic mi nie da. Co to da? Chyba trochę więcej węgla, no dobra, zróbmy to. Ja mam tylko dwie huty, w ogóle nie dobywam żelaza. Aby się przydało to zrobić. Dajmy tutaj kogoś jeszcze, żeby nam wydobywał. A dziecko damy tu, żeby nam zbierało węgiel. Przeciążmy go na maksa, trudno. Dzięki temu patrzę, ona dała też minimalnie więcej tej temperatury. To jest 100 stopni bez kitu. To jest ciągle 100 stopni, słuchajcie. Kiedy to się skończy? Przyspieszmy czas, zobaczymy. No tak, to są te krucjaty. Ja jestem przerażony. A tutaj spadnie o 3 po... Co? Świetnie. Wyłącz. A temperatura jest tak dramatyczna, że szkoda gadać. Zużycie węgla na zero. Matko Boska. Idziemy dalej. Jestem w stanie wiele zrobić po prostu tutaj już, no. Dajmy ich może do węgla po prostu. Nie wiem co zrobić. Kurde, pracujcie. 120 stopni. Będzie dobrze. Dokładnie, tu będzie lepiej, ale jeszcze jest dramat. Proszę was, proszę, wytrzymajcie. Jakieś prawo, piękne uroczystości pogrzebowe. Praca dzieci, nie. Zupa, troty, mamy jedzenie. Coś mamy w idei do wprowadzenia, co nam poprawi. Nowa wiara, nie, no nie mogę nowej wiary dać. Możemy dać tą nową wiarę, bo wtedy nadzieja nie będzie problemem, będzie zawsze super. Może to zrobić. Szlachetny donos. Co robimy to? Słuchajcie, spróbujmy. Nowa wiara.
Dobra, olać. To jest miejsce drastyczne. Dokładnie, kapłan jest głosem Pana. Dokładnie. Trochę ludzi zginęło, ale poświęcenie, to jest piękne. Gorzej z tą temperaturą. Boże kochany, co tu się dzieje? 120 stopni. Dobra. Niech będzie lęk przed burzą. Szanuję to. Ja też jestem przerażony. Trochę spada. Aj, muszę coś wyłączyć. Albo przenieść. Lecznica, chata myśliwych, brak. Zapraszam tutaj. Co możemy jeszcze wyłączyć? Lecznicę. Pyk, dziękuję. Do węgla. Do węgla, pany. Jak to wygląda? Trochę na plusie, o Boże, kochany. Co tu się dzieje? Dobra, przyspieszamy czas. Albo zginę, albo nie. Rozumiem. Chyba nic nie mogę wybadać fajniejszego. Tutaj zwiadowcy, surowce, żywność, domy. Dobra, robimy ocieplenie kuchni. O, patrzcie, trzy poziomy jeszcze. Jezus Maria. Na te trzy poziomy trzeba będzie po prostu, wiecie, to zrobić. Na te trzy poziomy trzeba będzie przeciążyć generator. Ale mnie osoby giną. No nie jestem w stanie ich lecić po prostu, no. Nie jestem w stanie leczyć ludzi. Jak stoimy z prądem? No, trochę z węglem, przepraszam. Co tu się stało, to jest dramat. Po prostu dramat. Zamarznięta rodzina. Nie poradzę na to nic. 200 osób zostało. Przyspieszmy ten czas, proszę. Zaraz spadnie temperatura. Cuda się zdarzają. Pięknie. Ale jakie niezadowolenie wysokie. Boże, 200 osób, z czego 150. 50 jest kalekami, nie może pracować. Jeszcze chwila. Teraz wzrośnie temperatura. Za chwilę. Wzrośnie, spadnie. Rozgońmy tu, trudno. Przyspieszmy. To się robi dramatycznie.
Zaraz, to będzie to. To jest to, co mnie przerażało. Praca ustaje. Dokładnie. Teraz. Przeciążenie na maksa. Poziom pady na 3. Nie wiem. Nie, nie możemy tego zrobić. Ciągle za mało, ciągle za mało. Wszystkich ludzi muszę wynieść z lecznic, z pracy. Do węgla. Tutaj, bo tutaj najwięcej wydobywają. Huta, huta, kuchnia. Bierzcie to, proszę was, tutaj ogrzać, pracować. Dramat, po prostu ten dzień, 150 temperatura, to jest... Jeszcze nie mogę ogrzewać tych. Pokażcie mi, co mam powyłączać. Pokażcie mi tą temperaturę. Wszystkie te... To muszę zostawić. Jak teraz stoimy z temperaturą? Dobrze, dobranoc, chodź. Nie wiem, jak to przetrwać. Jezu, jeszcze za mało. Lecznica. Ale tu jest jakaś lecznica. Pub. Po co ludzie w pubie o tej porze? Proszę was, błagam. Idźcie mi stąd. Kolejna, 200 osób zostało. Zbierać węgiel, błagam. Mało, mało. Węgiel mi się nie może skończyć, to jest najgorsze. Co mogę wyłączyć? Koniec burzy. Jeszcze spadaj, proszę cię, jeszcze. O Boże, przeżyłem tę burzę. Nie wierzę. Populacja zmniejszona z 500 na 200 osób. Gospodarka w kompletnej kupie. Ale przeszliśmy tą grę. To jest koniec. Spłuciłem się cały, jestem padnięty, wyczerpany. Ale jakże dumny. To naprawdę było straszne przeżycie. Obejrzyjmy to. Taki timelapse, ale magia. Te 150 stopni to była katorga. Wzruszenie na maksa, słuchajcie. Miasto przetrwało. No, to jest pytanie ciężkie, czy było warto. Nie wiem. Nie wiem. Nowy Londyn.
198 dusz, minus 30 stopni. Pięknie. Koniec, słuchajcie. Ta gra jest strasznie depresyjna, strasznie ciężka. Jestem z siebie dumny, że się udało. Po prostu duma mnie rozpiera. Kochani, bardzo wam dziękuję. Mam nadzieję, że wam się podobało. I zobaczymy się na następnym odcinku, bo zaczniemy chyba inną serię, bo to są jeszcze nowe tryby. Zobaczcie, wybierz scenariusz. To było to, a to są Arki, Uchodźcy, Upadek. Spróbujemy innych scenariuszy, a wam pięknie dziękuję. Naprawdę było mega. Hej, hej.